Cześć moi kochani, w nowym roku, jak widzicie po tytule, zaczynam to co zapowiedziałam, czyli omawiam markę Zoologist. Może nie będę całej marki, na razie dzisiaj opowiem wam o dwóch zapachach. A jeszcze mam dwa albo... ile ja tego tam mam? Chyba jeszcze ze dwa, ze trzy chyba. Albo cztery, cztery może? Chyba sześć miałam zapachów kupionych. W każdym razie, nieważne, będę testować tę markę, chociaż... trochę nie tego się spodziewałam, ale może źle trafiłam, ale wszystko po kolei. Omówię wam kałamarnicę oraz ważkę. Wersję mam, kałamarnicy nie wiem, bo nie jest to podpisane, ale ważka jest z 2021 roku. Jeśli chodzi o markę, to byłam nią bardzo zainteresowana, zwłaszcza po filmach Justyny Mis-Potocki, bo ona była zakochana w Wielbłądzie i w Ćmie. Ćmę chyba mam, ale jeszcze jej nie wąchałam, bo ja sobie to tak dawkuję i nie dawkuję tego do pracy, ponieważ te zapachy są według mnie dla bardzo wymagających, może wymagających i specyficznych osób. Z tego co miałam przyjemność poznać, na razie testowałam trzy, opowiadam na razie o dwóch. One nie są dla każdego i trzeba mieć bardzo specyficzny gust, żeby je polubić. Ja też nie lubię, lubię różne zapachy, lubię proste, ładne zapachy, lubię takie zapachy, które innym się nie podobają, lubię takie ciekawe nuty. W niszę dopiero wchodzę, ja raczej, to jest taka moja pierwsza prawdziwa nisza, taka dziwna nisza, bo zapachy od Juliet Hazegan albo Etat Libre, no Etat Libre do rąż nie mogę powiedzieć, bo tam miałam jeden zapach, a oni też mają dziwne, więc może to nie. Trafiłam na taki łagodniejszy, ale nawet Montana czy Mansera, to są zapachy raczej takie, które mogą się podobać większości osób. I to była nisza, w której w tym roku zaczynałam. Teraz trochę weszłam w takie bardziej skomplikowane tematy. No i pierwsza jest marka Zoologist, o której o tych kilku zapachach wam opowiem. Potem Maison Margiela, też mam trzy zapachy, o których wam opowiem. To będzie kolejny chyba, powiedzmy, nisza, bo to chyba można uznać za niszę, o której też opowiem. Ale dobrze, bo pierwszy film dawno nie nagrywałam, zacznijmy od Zoologista. Bardzo mnie zaintrygowała przede wszystkim jeśli chodzi o opakowania, bo są po prostu cudne, bardzo w moim stylu, takie lekko mroczne, jakieś takie okultystyczne i te zwierzęta rysowane, ekstra. Cały zamysł marki, że miały to być zapachy, które pachną jak środowisko życia tych zwierząt, okej. Też fajne, chociaż ostatnio poczytałam na grupie, że dużo osób jest zawiedzionych, ponieważ właśnie były te wydania nowsze, które robią te zapachy takie bardziej dla wielu osób, nie takie niszowe, o można powiedzieć, że i projekcja gaśnie. No powiem wam, że tutaj mam dwa zapachy, wydaje mi się, że ta kałamarnica jest starszą wersją, bo była praktycznie całodzienna. Czułam ją na sobie cały dzień w różnych niuansach, oddawała się mojemu nosowi w różnych niuansach. Za to ważka, którą wiem, że bo tam jest data na odlewce, wiem, że jest 2021 roku, więc to jest ta nowsza wersja ważki. Odlewki mam z firmy Lulua, czyli z miejsca, gdzie te zapachy można kupić, a kupowałam na OLX od kogoś, kto też raz psiknął i sprzedał. Myślę, że ja też może się pozbędę niektórych z nich, bo wiem, że z niektórymi raczej się nie zakumpluję. Ale na przykład kałamarnica, od której zacznę, jest zapachem bardzo intrygującym. Ja oczywiście nie czytałam, wiadomo, no, że rozumiem angielski, więc wiemy jak czytam nazwę, co to jest za zwierzę, więc pewne rzeczy mogę sobie wyobrazić, ale nie czytałam nut, tylko po prostu poszłam na żywioł i psiknęłam się nimi tak w czasie wolnym, bo... gdyby był zapach, którego bym nie zniosła, no to chciałabym się móc z niego umyć. Ale globalnie testowałam, więc musiałabym się cała od góry do dołu umyć. I kałamarnica. Pierwszy psik to meble z kościoła. Meble z kościoła, ławki, takie nasiąknięte kadzidłem. Ale nie jest to takie kadzidło, jak się pali w kościele, bo ono mi się bardzo podoba, ten zapach. Tylko właśnie meble kościelne, które są też napuszczone jakimś środkiem do pielęgnacji mebli, tylko też nie jest to politura, bo zapach czystej politury, tak jak się smaruje, też mi się podoba, taki w stylu benzyny. On nie jest jak benzyna, ale tego typu to jest zapach dla mojego nosa.
takie trochę okurzone meble kościelne z nutą kadzidła, tylko to kadzidło to też powiedziałabym, że taka bardziej mirra. Nie wiem, czy mieliście okazję testować, palić kadzidła takie prawdziwe, nie tak kadzidełka, bo te kadzidła do palenia w takiej postaci grudek inaczej pachną. Na przykład olibanum to jest takie właśnie typowe, coś jak kadzidło kościelne, a mirra sama w sobie ma taki ostry zapach, ja nie za bardzo lubię. I właśnie to byłoby coś takiego. Meble kościelne, nawet nie samo kadzidło, co kościelne meble. Potem wyszłam w nuty i tak myślę, kurczę, kadzidło, kościół, kałamarnica, coś nie na rzeczy. No i patrzę, że tam i atrament miał być wyczuwalny, nie wiem jak pachnie atrament, bo zawsze używałam raczej takiego na naboje, więc nie wąchałam takiego z kałamarza. I sól. Ja do takich soli, nie jestem do końca, nie wyczułam tak w 100% nuty soli, nie umiem jej określić, nie umiem jej nazwać, jeśli są perfumy. Ja wąchałam Olympe, które są podobno takimi bardzo solnymi perfumami, nie czułam tam soli, ale kałamarnica po czasie przechodzi właśnie, czuć w niej takie, przestaje też po czasie, po paru godzinach, 3-4, czuć w niej jakieś takie kwietne, może nie kwietne, ale takie słodsze nuty, przestaje być taka ciężka, kościelna i gdzieś ta sól faktycznie może wychodzi, jest coś w tym. I wtedy, w tym momencie, gdy tak też miałam ją i na ubraniach, i na skórze, co inaczej pachnie, ostatnio dokonałam dość dużego odkrycia, że wiele takich trudnych perfum na ubraniach wyciąga nuty bardzo ciekawe. Wtedy, po tych 3-4 godzinach, ten zapach zaczął mi się nawet podobać i nie wiem, czy właśnie tej kałamarnicy sobie nie zostawię tej próbki. Perfum za tyle pieniędzy nowych całych nie kupię, bo nie jest to zapach, który bym aż tak nosiła z chęcią. Jest to zapach dziwny do odkrywania, do zabawy zapachami. I tak sobie pomyślałam. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z mitologią Cthulhu, z książkami czy grami, ale tam to wszystko jest właśnie tak bardzo mrocznie, taka trochę apokaliptycznie narysowane, narysowane, przedstawione, że ten Cthulhu wychodzi z morza i właśnie pochłania miasta. I ja to tak widzę, że to jest taki stary kościół, drewniany, gdzieś na skalę. I jest wielki sztorm wywołany przez tego Cthulhu, który obmywa ten kościół i mniej więcej to jest taki zapach, ta sól z morza. I ten kościół obmyty tymi, taki kadzidlany, drewno nasiąknięte kadzidłem i substancjami konserwującymi drewno. Tak widziałabym właśnie tę kałamarnicę. Tak jak mówię, zapach po czasie, na początku był raczej nienoszalny dla mnie, ten sam taki kościelny aromat. Mój mąż powiedział dokładnie to samo. Potem wydał się taki dość ciekawy. Ciekawy, ale tak na dzień samemu ze sobą w domu. Nie wiem, czy na wyjście do końca by to pasowało. Jak widzicie, zmiana troszkę mojej formy, dlatego że Dzidzia mi wczoraj nie dała dokończyć tego filmu o Zoologist, o ważce, o której chciałam Wam opowiedzieć. Także po kałamarnicy będzie teraz pora, jest teraz pora na ważkę, ale już mojej innej kreacji. I co mogę Wam powiedzieć? Ważka to zapach zupełnie inny niż kałamarnica. Ona rozpoczyna się takim po prostu obuchem stworzonym z zieleniości, z czegoś bardzo zielonego, ze ściętych, skoszonych, ale nie z skoszonej trawy, tylko bardziej skoszonych jakichś chwastów. Bardzo mi się skojarzył ten pierwszy buch tego zapachu z, jest taka odżywka z Yop do włosów, niebieska z papugą, tutaj może macie nazwę, i ona bardzo mocno pachnie nawet na drugi dzień, jak tak weźmiecie włosy i tak się wąchacie, to czuć tamten zapach właśnie takiego, no, zielska po prostu, tylko nie trawy, bo trawa ma troszkę inny zapach, skoszona, a tutaj jest takie chwastowe, chwastowe zielsko. Trochę mi to przeszkadza w całym zapachu, bo muszę powiedzieć, że dobre porównanie ostatnio, nie pamiętam już do jakich perfum, ale dała Natalia z Kilia by Natalia, że właśnie jest jedna kurtyna i druga kurtyna. I tutaj ta pierwsza gruba kurtyna to jest właśnie ta zieloność, to skoszona trawa, a ta druga delikatna kurtyna, która czasem pojawia się i znika, to jest już zapach, który mógłby bardziej dla mnie zostać. Ta zieloność mogłaby być łagodniejsza, a ten drugi zapach to jest właśnie takie, takie słodko-kwiatowe,
też taki zielonkawo-kwiatowy zapach, ale nie jest to takie ostre jak ta pierwsza zieloność. Takiego, powiedzmy, leżenia na trawie przy tym jeziorku, gdzie latają te ważki, takiej przyjemności, zieloności, coś takiego bardziej. I ta ważka, no właśnie, nie była zła, ale przeszkadzała mi ta po prostu ta pierwsza skoszone chwasty w pierwszej nucie i ona niestety to była taka grubsza kotara i to się częściej pojawiało i zapach przez to taki trochę nienoszalny, bo trochę mi to przeszkadzało. Także tak by wyglądała ważka i kałamarnica. Czyli podsumowując, kałamarnica wydała mi się ciekawszym zapachem, bardziej w moim stylu. Te kadzidła, taki mrok, ja lubię też jakieś bejdze, lakiery do drewna, to są moje klimaty. Soli tak bardzo nie czułam, na szczęście żadnych alg też, niedobrze, że czegoś takiego tam nie dodali, bo to by trochę psuło klimat. Natomiast nie wiem, czy na co dzień to zapach dla mnie nie byłby, a już jeden znalazłam, który nie wiem, co powiedziałam w poprzedniej części filmu, bo wczoraj sobie jeszcze jednego przetestowałam i troszkę się zakochałam. Nie jest to chyba odkrywcze, bo to jest jeden z takich bardziej noszalnych ich zapachów, ale to o tym w innym filmie. Natomiast ta kałamarnica, może byłyby dni, gdzie miałabym na nią ochotę, może potestuję jeszcze tę próbkę, natomiast ważka nie bardzo. Dajcie znać, czy kojarzycie te zapachy. Powiem Wam, że jeszcze dzisiaj nadrabiam film Justyny Mispotocki, bo ona robiła przegląd przez te perfumy. Zainspirowała mnie pierwszymi, w których omawiała wielbłąda. Wielbłąda niestety nie mam. I teraz oglądam, nadrabiam filmy, bo mam straszne braki w Waszych filmach. No przegapiłam bardzo dużo ciekawych filmów, więc muszę całą resztę osób ponadrabiać, koniecznie. I co? I jestem ciekawa właśnie, jej filmy oglądam, jej opinie i tak właśnie sprawdzam też w międzyczasie te zapachy na sobie. Jutro jest wolne, więc jutro może też jeden z nich sobie potestuję i zobaczymy. Są to ogólnie zapachy ciekawe. Do testów, do eksperymentów, ale nie uważam, że i każdemu mogą się spodobać i nie uważam, że są to takie właśnie no, zapachy dla każdego, na pewno nie. I niektóre mogą się wydawać nienoszalne. Chociaż takie zwykłe, klasyczne zapachy też bywają nienoszalne i no cóż, no. Niektórzy kochają, niektórzy nie. Ja na przykład bakarata dla mnie jest nienoszalny, co już też mówiłam. Także no, myślę, że na pewno warto je spróbować. Warto polować na odlewki, bo są to zapachy unikatowe i może nie unikatowe, bardziej unikalne. Unikatowe to bardziej te stare edycje, które są wycofane, a unikalne no, na pewno niepodobne do perfum w takich, do kupienia w drogeriach czy tam w perfumeriach. Dobrze. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dajcie znać, czy znacie kałamarnicę, czy znacie ważkę. Może polecicie mi jakiegoś zwierzaka, może po moich wcześniejszych opiniach coś wam, by Wam się spodobało. A teraz trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem. Pa!